przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, że dziecko nie staje się niezależne i samodzielne, jak idzie do szkoły, a nawet jak idzie do szkoły średniej. Tylko że dziecko potrzebuje nas i potrzebuje być od nas zależnym dużo dłużej. Tak naprawdę, żeby dziecko miało wykształcone dobrze kompetencje, żeby sobie radzić w życiu, być odpornym na stres, radzić sobie z ludźmi, którzy nie zawsze mają takie poglądy jak on i nie zawsze go będą akceptować, czasem go odrzucą, to on, taki rodzic, jest zobowiązany, żeby inwestować w poczucie własnej wartości dziecka, a tego nie da się zrobić pochwałami, to trzeba zrobić obecnością. To trzeba zrobić obecnością, mijaniem się, zaglądaniem sobie w oczy, jak jest nawet starsze dziecko, dotknięciem ramienia, muśnięciem włosów, wspólnymi posiłkami. Nie dbajmy tylko o to, żeby zdrowo jadły. Dbajmy o to, z kim jedzą. Niech jedzą z nami, chociaż jeden posiłek dziennie, a nie w centrum handlowym na podłodze kanapkę z kumplami. Druga rzecz jest interesowanie się ich sprawami, nawet jak nie mamy o tym pojęcia. Zapytajmy się i oni nam wszystko wytłumaczą. To jest ich świat, to jest ważny dla nich świat. Podpytajmy, z kim się kolegują. Nie w sposób jak śledczy, prokurator, tylko z zaciekawieniem żywym. Nie możemy oddać naszych dzieci otoczeniu, bo otoczenie zrobi z nimi to, co uważa, użyje ich do swoich potrzeb. Natomiast my chcemy dla nich dobrze, jako rodzice ich kochamy, zależy nam bardzo na ich przyszłości, ale żeby oni mogli to zobaczyć, że nam zależy, to przede wszystkim my musimy na powrót ich uwagę na nas zwrócić. Prosto jest, jak są malutkie dzieci, bo one nie zrobią niczego bez nas. Ale jak już dziecko jest mobilne, samo dojeżdża do szkoły, samo wraca, dużo rzeczy po drodze może się zadziać. Sztuką jest tak organizować czas, również w ciągu tygodnia, aby zawsze ta wspólna chwila się znalazła. Weekendy obowiązkowo. To nie jest czas odpoczynku dla rodziców, to jest czas, kiedy oni mogą przeznaczyć jeszcze więcej sił na budowanie relacji po to, żeby kiedyś mieli odpoczynek. Właśnie to jest ich inwestycja. Dzieci zawsze w pierwszej kolejności najbardziej liczą na rodziców. Dopiero gdy nie zastają tej potrzeby bliskości, akceptacji, uważności w domu, szukają na zewnątrz. Także rodzice, no jesteście siłą, jesteście jedyni, którzy mogą tutaj zapobiec tej degradacji życia psychicznego. Przestańcie czytać podręczniki, tylko się odwołajcie do własnej intuicji, do miłości, do więzi i pielęgnujcie to, co w was jest. Znaczy, myślę, że bardzo takim dobrym przykładem tego, jak walczyć ze stygmatyzacją osób z zaburzeniami, szczególnie młodych, jest na przykład to, jak radzą sobie z tym za oceanem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam ważni ludzie, którzy są autorytetami, profesorowie na uczelni, nauczyciele w tych college'ach, w high school, oni sami mówią o tym, że ludzie mają różne kłopoty, że na przykład oni mają, na przykład jeden ma ADHD, drugi, że się kiedyś ciął, trzeci, że był na przykład w ośrodku uzależnień, czyli wpuszczenie tego rodzaju powietrza do zamkniętej społeczności, dotychczas uznawanej za idealną, bo od szkoły się wymaga, żeby to był zbiór idealnych osób bez wad, bez zaburzeń, przedstawiających idealne treści programowe, tak? Więc to jest po pierwsze, czyli że wasza koleżanka Kasia ma tak, jak różne osoby i że na przykład ja też tak mogłem mieć. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tworzyć historię, której nie było. Natomiast myślę, że statystyka jest nieubłagana zaburzeń psychicznych i myślę, że nie wierzę, że żaden nauczyciel nie miał za sobą jakiejś historii, nawet w okresie adolescencji. To jest jedna rzecz. Czyli trochę trzeba to znormalizować, że zaburzenie to jest element tak zwanej normalności. A druga sprawa, jednak psychoedukacja. Jednak uczenie dzieci o tym, że nie tylko o tym, jak nie zajść w ciążę, bo no być może to jest ważny element, ale myślę sobie, że jeszcze ważniejsze jest to, że oprócz tego, że możecie mieć krzywy kręgosłup, gdy siedzicie za dużo przy komputerze, to też, że możecie mieć różne kłopoty psychiczne, takie jak zaburzenia nastroju, jak podwyższony poziom lęku, jak ogromne cierpienie psychiczne, które musicie zamienić na cierpienie fizyczne na przykład i się pociąć, tak? Że czasem niektórzy, żeby zapanować nad swoim życiem, muszą nie jeść, a niektórzy muszą wymiotować i że to się jakoś nazywa.
ale nie po to się nazywa, żeby koleżanka Kasia miała etykietę, tylko po to, że a ja o tym słyszałem, to znaczy, że ona była w kryzysie. Czyli wprowadzenie terminu jako kryzysu psychicznego do życia tak zwanych normalnych ludzi. To jest to, co robi największą szkodliwość, to jest to, że są normalni i są ci inni to chyba nienormalni. To jest absolutnie nieprawdą, dlatego że co drugą osobę może boleć kolano, a co druga też może mieć myśli samobójcze i to jest element zdrowia. Nadzieją jest to, że jeżeli będziemy więcej o tym mówić, to wiele rodzin, które mają pierwsze symptomy kryzysu rodzicielskiego, szybciej zaczną zgłaszać się po pomoc, zanim objawy tak narosną, że skończy się pomocą instytucjonalną, na przykład stacjonarnych oddziałów szpitalnych, tak? W tym widzę nadzieję. Nadzieję w tym widzę, że jeżeli rodzic dopuści do siebie myśl, że owszem, jest na ten moment bezradny, bezsilny, coś stracił, ale że też jest możliwość powrotu do tego, co było, jest ta siła w nim, bo biologia się zawsze obroni, tak? I ta więź pierwotna, ona się broni. I że on jeszcze coś znaczy i że on może być kompetentny. To ta powtórna wiara w te swoje możliwości może pomóc odzyskać dzieci, co spowoduje zmniejszenie tej potrzeby korzystania ze specjalistów. Bo ja nie mam wiary, że nawet za 10 lat będzie taka dostępność pomocy specjalistycznej, że to rozwiąże te kłopoty. Ale też z drugiej strony nie mam takiego oczekiwania, żeby oddawać nasze dzieci pod opiekę obcych specjalistów. Ja bym chciała, żeby pomoc się zaczęła w domu i się skończyła w domu. Przy czasowym udziale specjalistów, które być może jeden pracuje z rodzicem, drugi czasowo z dzieckiem, a trzeci z całą rodziną, aby oni mogli stanąć na nogi.